Gdzie jest dużo takich rzeczy, można odwiedzać. Bardzo jestem zadowolona, że była taka możliwość, żeby szkoły specjalne uczestniczyły w projekcie tak pięknym, który właściwie przybliża historię każdej polskiej rodziny. Bo prawie w każdej polskiej rodzinie jest ktoś, kto w tamtych czasach wyemigrował za granicą. Najbardziej podobają mi się zdjęcia o Gdyni. Ci idzie ludzie, że na staczkach. Chciałbym, żeby jeździli za tą zagranicę. Jesteśmy grupą ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Gdyni. Bardzo ucieszyłam się, kiedy zauważyłam ofertę Muzeum Emigracji skierowaną do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia, które zaproponowano nam na początku w ramach programu Muzeum Bez Wyjątku, były rzeczywiście dostosowane do możliwości naszych wychowanków. Zabytkowy budynek Dworca Morskiego, w którym znajduje się muzeum, jest w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Muzeum realizuje szereg projektów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami. Jestem bardzo dumny z projektu Muzeum Bez Wyjątku. Muzeum Bez Wyjątku to projekt, w ramach którego organizujemy bezpłatne oprowadzania po wystawie stałej Muzeum Emigracji w Gdyni dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, niepełnosprawnością narządu słuchu, niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób głuchoniewidomych. W ramach projektu organizujemy także bezpłatne warsztaty i tłumaczenia niektórych wykładów i spotkań na język migowy. Odwiedziło nas już prawie 500 osób z różnymi niepełnosprawnościami. Dla nich te wszystkie działania tutaj miały naprawdę niesamowity wymiar terapeutyczny.